Dzień dobry, jest z nami pan Piotr Chwiłkowski, dyrektor sprzedaży firmy Grzo Karlik w Baranowie pod Poznaniem. Chcielibyśmy bardzo panu podziękować za gościnę, za zaangażowanie w akcję charytatywną na rzecz Ryszarda Szurkowskiego. Chciałbym pana zapytać, jak to się stało, że firma Peugeot Karlik postanowiła wesprzeć tę akcję i zaangażować się w nią? Stało się to pewnego dnia, kiedy nasz salon odwiedził pan Krzysztof Kozanecki, przedstawiciel Lions Club Poznań 1990. Pan Krzysztof przedstawił mi osobę pana Ryszarda Szurkowskiego, którego znałem gdzieś jako dziecko z mediów. Opowiedział mi jego historię życia i złożył prośbę o nadzwyczajną pomoc. Pan Krzysztof opowiedział, na czym polega ten jak ważny wyścig pana Ryszarda Szurkowskiego w obecnym czasie. I wspólnie w rozmowach, przechodząc się przez nasz salon, odkryliśmy, że to właśnie model Peugeot Rifter byłby tym najlepszym modelem, który pomagałby panu Ryszardowi każdego dnia. Dlaczego wybraliście akurat taki model? Pan Ryszard jeździ na wózku. Wiedzieliśmy, że te wyjazdy są bardzo częste. Często musi wjeżdżać, wyjeżdżać, czy też pokonywać dłuższe trasy. Peugeot Rifter okazał się modelem najbardziej modułowym, najbardziej wszechstronnym i najbardziej umożliwiający montaż specjalistycznej adaptacji. I tym sposobem padło właśnie na model Peugeot Rifter i wspólnie przystąpiliśmy jakby do tej szczytnej akcji. Dlaczego marka się angażuje w takie działania? I po drugie, wiem też, że pan to osobiście przeżywa, bo tak jak pan powiedział, był pan fanem Ryszarda Szurkowskiego jako sportowca. Cieszę się i jestem dumny z tego, że firma, w której pracuję, jest bardzo nastawiona pozytywnie na pomoc ludziom potrzebującym i firma Grupa Karlik bardzo czynnie uczestniczy w życiu społecznym i pomaga potrzebującym. W tym miejscu też chciałbym podziękować bardzo marce Peugeot, która wzięła bardzo duży udział w tej inicjatywie i bardzo mocno nas wspiera w tej akcji, aby ten samochód został przygotowany tak, jak być powinien, aby pan Ryszard mógł swobodnie się przemieszczać. Dziękujemy bardzo.